teraz Kasia będzie musiała szukać. Kaśka, gawaj, musisz dać radę. Kopałam! Wykopałaś? Patrz, znalazłem. Dzisiaj cię z kolejną odcinkiem na moim kanale. Dzisiaj będziemy sobie robić szukanie skarbu właśnie gdzieś, no tutaj, no będę zachował skarb. Mam taką aplikację na telefonie, która pokazuje, że normalnie no zakupujesz ten skarb i jesteś normalnie w skarbie, no i patrzcie. Dzisiaj jestem z ekipą. No, ekipa trochę dzisiaj jest nie w stanie, bo po wczorajszej imprezie, no wiecie jak to jest. Mam fajną aplikację na telefonie, którą sobie zainstalowałem. Patrzcie, zainstalowałem sobie aplikację, która się nazywa Argrrr. Patrzcie, normalnie jest aplikacja, czekajcie. O, patrzcie, jest aplikacja Argrrr. Chodzi o to tej aplikacji, że musisz po prostu kliknąć ze start. Patrzcie, macie taki ekranik, nie wiem czy go widać. Wystarczy po prostu kliknąć, macie tą aplikację, wystarczy po prostu gdzieś zakopać skarb. Macie iść, zakopać skarb. Normalnie musicie po prostu zakopać skarb. Macie, powtórzyłem to 10 razy, ale nie wiem czy zapamiętaliście. Musicie zakopać skarb. Później Kasia będzie na zadanie odnaleźć ten skarb, więc mordeczki, to jest naprawdę trudne. Teraz wam pokażę przykład, jak ta aplikacja działa. Na przykład, kopię sobie tutaj, w tym miejscu, kopię sobie skarb. Popatrzcie, on się zakopowuje, nie? Majo, majo. Zakopane, nie? Pa, jest krzyżyk, że nie było fejków, nie? Jest krzyżyk. I teraz muszę iść po prostu oddalić się, na przykład tam, nie? Dobra, klikam teraz ten aplikację. Nie wiem czy jest słychać. Teraz muszę kliknąć, żeby szukać. I zobaczcie, mamy taką mapkę, pokazała się taka mapka. Wygląda jakbym takim, nie wiem, takim był jakimś takim naukowcem, pa to. A w dzisiejszym odcinku nowej historii pokażę wam. Dobra, zamknij dupę, idziemy dalej. I patrzcie, mamy tutaj takie to. Teraz tą łopatą musimy po prostu odkopać ten skarb, odszukać. Na mapie pokazuje nam, gdzie to mamy aktualną. Mamy teraz aktualną pozycję na naszej mapie. Zobaczcie, dochodzę do celu. Wow, tu gdzieś jest skarb. I muszę. Nie ma go. Gdzie go zakopałem? Kurde, nie ma. O jest, odkopałem skarb. I teraz właśnie znalazłem skarb. Nie muszę zauważyć na telefonie. Jest, kura, znalazłem złoto, jestem bogaty, już nie muszę nagrać na YouTubie. No i dobra, i właśnie będzie tak dzisiaj Kasię, będziemy tak wkręcać, ponieważ dzisiaj będzie ona musiała znaleźć dzisiaj taki wymarzony skarb, który jej pokazałem. Ten skarb jest naprawdę wymarzony, ponieważ zawsze gadała, że chce to dostać i dzisiaj to zakopę, nie? Ale będę się daleko, ona tu gdzieś będzie stała, zobaczcie, no tak, patrzcie, no tam, o. No, będzie właśnie tutaj stała, a ja będę właśnie ten skarb gdzieś zakopywał. A tutaj jest czeski bieda. Czeski bieda. Jestem team imbecyna z teledysku. Czeski bieda właśnie z nami dzisiaj jest, więc dzisiaj będzie odcinek zarąbisty, mordeczki, więc trzymajcie łapeczkę w górę. Ja idę zakopać skarb, i mam nadzieję, że zobaczymy się za chwilę. Będziemy widzieć się za chwilę, jak zakopę już ten skarb. Dobra, mordeczki? Zakopę skarb i będę się z wami witał. No, lecimy na. Dobra, pędzę już, oni tam zostają, widzicie, oni tam zostaną w tyle. O tak, zawsze zostają w tyle, no, machają mi, nie wiem dlaczego, jak ja ich nie znam. No i zobaczcie, idziemy sobie właśnie tam, do tego lasu, tam gdzieś to zakopię. Naprawdę, o taką pozycję im dam, że normalnie się chyba zsikają. Jaką pozycję dam? Zobaczcie sobie. No, tam się to nie śmieją, no, kurde, dam się śmiać. Wiecie, gdzie zakopię gdzieś to? Gdzieś tam to zakopię. Tam, gdzie właśnie ten clown był, to jest idealne miejsce. Jest, że zakopać wszystko, ale Kasia tego nie może słyszeć. Kasia nie może słyszeć, oni są tam. A oni są tam, oni tego nie muszą, mogą słyszeć. Ale też się zakopię tak, że też wreszcie nie było tak, wiecie, tak kurde, tak ciężko i tak, żeby nie było za łatwo. Nie na linii prostej, tylko kopię go gdzie indziej, będzie spoko, naprawdę. I dobra, ja wiem, wiem, skręcimy teraz. Wiem, zakopię go właśnie w tym kółeczku i ona na pewno nie będzie wiedziała, że to jest w tym kółeczku. Jest takie kółeczko, nie wiem czy to widzicie, jest kółeczko. Dobra, wyciągam już aplikację, zakopię ten skarb. Dobra, start, kop, kop. Dobra, patrzcie, kupuję go właśnie w tym miejscu. Patrzcie, kopię. Dobra, jest zakopany i teraz po prostu musimy je dać wręczyć telefon, więc pędzę już do nich. Na skarb mam zakopany, jest skarb zakopany. Mam nadzieję, że Kasia to bardzo szybko nie znajdzie. Zdaje to będzie troszeczkę głupio, no bo chciałem troszeczkę, żeby to było wiecie, tylko tajemnica, szybko ten w ogóle. Lecę teraz do niej, będę wam pokazywał, jak tego szuka. No, no coś mi się wydaje, że tego szybko nie znajdzie, ale pędzimy, nie śpimy, lecimy do niej. Dobra, wracam, musiałem drugi raz zakopać, no bo coś tam się stało. Wiecie na aplikacji, klikam na aplikacji, żeby dał się szukać. Wręczam Kasi telefon. Wręczam Kasi telefon. Kasia, trzymaj. Kasia będzie wręczać. Pa, teraz Kasia będzie musiała szukać. I Kasia, gdzie myślisz, gdzie go zakopałem? Trudno czy łatwo? Pojęcia. Łatwo czy trudno? Trudno będzie. Na pewno będzie trudno, bo zakopałem go bardzo dokładnie tam, żeby go nie znalazła. Mam nadzieję, że serio go nie znajdzie. Dobra, gdzie z nią szukać? Kasia, dawaj. Kasia, gawaj, musisz dać radę. Ha, ja zauważę, że go nie znajdziesz. To jest bardzo ciężkie. No, masz tam mapę i zobaczymy. A to czuję, że Kasia nie podoła temu zdaniu. A ty się, jak myślisz? Podoła? Ja myślę, że Kasia jest dobrym poszukiwaczem skarbów. A zobaczymy, czy znajdzie Kasia. Kasia musi znaleźć. Ja tam. A Kasia, czekajcie. O, o, coś teraz, jakiś trop. Będzie czy blisko, czy daleko. Zimno. Tam nic nie ma. Tam nic Kasia nie ma. Tam Kasia nic nie ma dla ciebie.
O, czekaj, znalazła jakiś trop. Kasia znalazła jakiś trop, nie. O, patrzcie, patrzcie jaka kuna. Coś tam zaczęła kopać. Zaczyna kopać. O, gdzieś jest blisko. I co? Jak masz na punkcie? Jesteś na X-ie już. No jestem i nie ma. Kasia już jest na X-ie. Jo, ja sobie nie zapomniałem, gdzie go schowałem, ej. O. Nie ma. Oddala się czy przybliżasz? Oddalam się. No to musisz bliżej iść. Zobaczymy. I... Kurde. Patrz jak jest blisko. Jak ona jest blisko. Nie. Ale ona wszędzie, ty wszędzie próbujesz teraz. To jest niesprawiedliwe. Widać, że to jest niesprawiedliwe. Ona teraz wszędzie próbuje. Musisz dokładnie na X-ie. Nie oszukuj. Próbujesz oszukiwać system. Ale on już nie podejdzie bliżej, czy podejdzie jeszcze bliżej? No podejdzie chyba bliżej. Nie, musisz chyba szukać tam. Tam? No. Aparat. Znaczy takie filmiki do internetu. Tylko. Filmiki do internetu. Kurdeczki, chyba tak ten skarb mocno zakopany, że sam nie wiem gdzie on jest, ej. Jak ja go nie pamiętam gdzie znalazłem, kopałem skarba na razie. Skarba zakopałem. Jak odkopiesz skarb, dam wręczę ci nagrodę. Komu się znaleźć ten skarb? Kasia znajdzie skarb, to wręczę jej nagrodę o wysokości. Bardzo cenna ta nagroda jest, naprawdę. Zobaczymy, czy Kasia będzie zadowolona. Chodźcie, ej, czułem, pomóż jej. Jakoś się nie da. Patrz, dawajcie. Ja na X-ie jesteś, jasne. No tak. Ej, ja gdzieś to echo to zakopałem, ale sam nie wiem, czy to było tutaj, czy gdzie indziej. Ej, teraz to już jest przeginka lekko, bo nie wiem, naprawdę. Kopałam! Wykopałaś? Patrz, znalazłem. Kasia wykopała! Ej, Kasia wykopała! Wykopałaś? Bardzo to! Jest, jak się cieszysz? Cieszysz się z tego? Ja się cieszę, gdzie mi teraz mój ten. Ej, czy Kasia zasługuje na prezent? No, to już oszukiwała coś. Macie na pewno prezent? Chcesz ten prezent na pewno? Tak? Wręcz się, odwróć się, zamknij oczy. Odwróć się, zamknij oczy, wystaw rękę. Dobra, wręczą Kasi nagrodę pocieszenia. Ty marzyła, więc jej to dam. Dobra, daj jej. Masz, co dla ciebie? Dla ciebie, pokaż. Zobacz, jak się cieszysz? I co? Twoja nagroda? Co? Takie znaki do mnie? Dlaczego takie znaki do mnie? Dzięki, przyda mi się. Na pewno mi się przyda. No, moim to nie zdaniem jest reklama. Idealny prezent, moim zdaniem. Powiedz, co to jest? To jest tampon. I co, nieprzydatny jest, czy co? Przyda się na pewno. No właśnie, przyda się, prawda? Przyda się, czy nie? Przyda się, dzięki. No właśnie. Zawsze o tym. A ty, Szymon, chciałbyś pana? Chciałbyś tampona, Szymon? Czekaj. Wow, Szymon. A to już się nie podoba, tak? Mi się podoba, też tego wsadzę w nos. Ja tu się starałem, mordeczki, dać jej idealny prezent, który ona się wymarzyła. Ono nie chciała mego tampona. To się przyda dziewczynom tampony, prawda? Kasia zawsze mówi, Dawid, ty będziesz mi kupować jakieś rzeczy. No to jej kupiłem. No i co? No i znalazłaś. Ale się nie cieszyła, kurde, się nie cieszyła. Ale tak bardzo chciałam, że się wycieszyła. No nie. Jakiś pierścionek. Ja pierścionek, ile ja mam lat? Co, że ci pierścionki kupować? Ja chciałam pierścionek. Widzisz, że mnie stać na pierścionek? Aha, i teraz zła będziesz na mnie. Tak. No jak widać, dziewczynom tampony nie kupujcie i nie róbcie prezentu taki, że tampony, bo dziewczyny najwyraźniej tamponów to one nie chcą. One nie chcą tamponów. No i co, odcinek się skończył. Słabo go zakopałeś. Ja wyłączyłam nagrywanie. Słabo go zakopałem, ja. Dobra, i jak odcinek wam się spodobał, Kasia powiedziała, że prezent był niefajny i że słabo go zakopałem. Jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawcie dużo łapeczek w górę. Jeżeli chcesz więcej odcinków właśnie... za moje poświęcenie. Jeżeli chcesz więcej odcinków właśnie z takiej serii, że będę zakupował jakieś skarby i naprawdę później będą fajne nagrody, będą fajne takie zakupywanie nagrody, będą fajne zakupywane nagrody, naprawdę na drugich odcinkach będą bardzo spoko na takie nagrody. Będziemy w innych odcinkach, jak będziemy szukać, wiecie, kto się będzie tam szukał, a ja tam będę schował. Robienia akurat. Kurde. Następnym odcinkiem właśnie będzie więcej takich rzeczy. Jeszcze Kasia dostała autograf, tatuaż została ode mnie, dałem je w gratisie. Jeżeli ci się spodobał i coś więcej właśnie takich odcinków, gdzie będę zakupował takie rzeczy i później będą lepsze nagrody, szedź tu dużo łapeczek w górę. I będzie dużo łapeczek w górę, będą więcej takich odcineczków. A my co? A my się żegnamy. Pożegnajcie się ładnie. Tak. Żegnam serdecznie. No, siema!